Jesteśmy w Warszawie na kolejnej już edycji festiwalu For Developers. Moim gościem jest Natalia z Luxoftu. Luxoftu, firmy, która jest w tym roku naszym partnerem technologicznym. Witaj, Natalio. Cześć. Natalio, powiedz proszę pokrótce, czym Luxoft się zajmuje, chociaż jest to bardzo znana marka, ale czym tak na co dzień się zajmujecie, jakie projekty prowadzicie? Generalnie jesteśmy software house'em, który współpracujemy z różnymi firmami. Współpracujemy z firmami z branży Cisco, z energetyki, z automotive, z bankowością finansową. Także mamy przekrój różnych projektów tak naprawdę. Mhm. A jak w ogóle pierwsze wrażenia na Fordowie? Bo jesteście już chyba nie pierwszy raz zresztą u nas, nie. Aczkolwiek w tym roku to jest gigantyczna edycja. Jak wrażenia? Tak, wrażenia są piorunujące, ponieważ jest tu bardzo dużo przede wszystkim specjalistów z całej Polski. Generalnie no fajne wrażenia przychodzą, uśmiechnięci. Jest ich tak dużo i że fajnie też można tutaj złapać kontakt z ludźmi z różnych branż. I z całej Polski zresztą. I oczywiście. A jaki macie główny cel Waszej obecności tutaj? Czemu tutaj się pojawiliście? Przede wszystkim chcemy się na pewno pokazać. Faktem jesteśmy już znani, bo jesteśmy w 4 lokalizacjach w Polsce, ale na For Developers przyjechało specjalistów naprawdę z całej Polski, więc chcemy się rozreklamować jeszcze jak najdalej, a przede wszystkim złapać kontakty i poznać osobiście tych ludzi. Wiem, bo widać po stronach różnych i również waszej, że szukacie aktualnie wielu pracowników. Kogo konkretnie szukacie? Tak, kogo konkretnie szukacie? Może tak. Kto może u was pracować? Kogo konkretnie? Przede wszystkim Java deweloperów, frontendowców, .NET deweloperów, testerów, project managerów. Przekrój jest naprawdę szukacie ogromny. Szukacie całych teamów. Dokładnie. W tym momencie szukamy całego teamu tutaj do Warszawy, więc skupiamy się na poszukiwaniu właśnie analityków biznesowych, Java deweloperów, testerów, project managera, bo cały zespół budujemy tak jakby od podstaw, ale tak naprawdę każdego przekroju szukamy specjalistów. Szukacie pracowników, a jak przekonujecie ich, że akurat w Luxoftie warto pracować? Co jest takiego szczególnego w waszej firmie? Pomijając już cały pakiet socjalny, przekonujemy tym, że jest u nas fajna startupowa atmosfera przede wszystkim. Jesteśmy bardzo dużą firmą, ale mamy bardzo fajny klimat, jeżeli chodzi o to. Do tego mamy swoje własne centrum szkoleniowe, gdzie znając już swoją technologię, można się nauczyć jeszcze innych dodatkowych. Można też wziąć udział w różnych szkoleniach soft skillowych. Do tego mamy owoce co tydzień w poniedziałki, zdrowo. Czy też co piątki robimy cake challenge, że nominujemy nową osobę do zrobienia ciasta. Ku ich radości, jak wiemy. Tak, dokładnie. Co jeszcze? To chyba tyle. No, a z tego, co powiedziałaś, utrzymanie startupowej takiej luźnej atmosfery w tak dużej firmie chyba jest jakimś tam wyzwaniem i wyznacznikiem pracy u was. Jest wyzwaniem, ale bardzo fajnie to funkcjonuje. No, to jest duża zachęta. A powiedz proszę tak, z waszego doświadczenia, czy znalezienie dobrego programisty, dobrego pracownika jest trudne czy łatwe? Bo teoretycznie jest tych specjalistów bardzo dużo. Jak to u was wygląda? Teoretycznie. Rynek IT jest bardzo duży, więc tych firm jest coraz więcej tak naprawdę, firm IT. A niestety specjalistów jest mniej. Ponieważ no, specjaliści też muszą ukończyć szkołę, też muszą złapać jakieś doświadczenie, a my szukamy specjalistów doświadczonych. Więc takich specjalistów jest zdecydowanie mniej na rynku. No, mam nadzieję, że poznaliście troszkę takich tutaj na Fordowie, bo rzeczywiście zakres jest od tych juniorów aż po seniorów. Tak, dokładnie tak. Na Fordowie rzeczywiście poznałam bardzo dużo dzisiaj naprawdę specjalistów na bazie 10-letnim doświadczenia, więc to ma swoje plusy. Powiedz proszę tak na koniec, na jakiej innej konferencji jeszcze planujecie się pojawić, gdzie można was spotkać, żeby osobiście porozmawiać? Ja będę na pewno w lipcu, na pewno w lipcu będziemy na konfiturze tutaj w Warszawie, więc na pewno też będzie się można ze mną spotkać. Dobrze, czyli Warszawa, lipiec, tak? Lipiec, dokładnie. Konfitura, Luxoft się tam pojawi. Wszystkich serdecznie zapraszamy do spotkania z nimi. I bardzo dziękuję, że nas wsparliście, że dołączyliście w tym roku. Ja również dziękuję. Dziękujemy.